Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek z serii Więcej sprzętu niż talentu. My na zewnątrz robimy elewację, ustawialiśmy sobie poziomy, więc wpadłem na pomysł, aby pociągnąć ten temat, który był w odcinku, gdzie ustawialiśmy niwelator optyczny. Pokażę Wam podstawowy, taki zwykły sprzęt do poziomów, profesjonalny oraz sprzęt innego typu, taki do wewnątrz. Trochę Wam opowiem o tym całym sprzęcie, który, gdzie i jak wykorzystujemy. Zapraszam na kolejny odcinek z budowy domu do 100 metrów o nazwie Rodzina na swoim. Odcinek zaczniemy od takiej podstawy, podstaw w budownictwie. Zobaczycie, jak to się wszystko będzie zaraz zmieniało. Od tego zaczniemy podstawy całej niwelacji, czyli to jest tak naprawdę odcinek tylko całego tego elementu, czyli menzurki z wodą i przewód, w którym ta woda się znajduje. Jak chyba wszyscy wiedzą, że woda zawsze jest w jednym poziomie. Bynajmniej tak powinna być, co zaraz się okaże, że jak będę Wam pokazywał, że nie jest. Tak jak widzicie na przykład tutaj, teraz woda jest na dwóch różnych poziomach. Jest to dlatego, że po prostu woda tutaj jest zamknięta i powietrze, które jest wewnątrz, ma jakieś swoje określone ciśnienie i ten poziom się tutaj po prostu teraz nie reguluje. Ja celowo zrobiłem taki krótki wężyk dla Was. Nie będę tutaj rozciągał całego długiego węża. Zrobię Wam przebitki, jak to wygląda. Najstarszy sprzęt do pomiarów na budowie. Bardzo dokładny. Niestety zawodny. Tutaj strasznej jakiejś wielkiej filozofii nie ma z tym, jak robić tym pomiary, ale problem może się stworzyć na przykład zimą, kiedy mamy zamarznięte takie węże, oczywiście wodę i bąble powietrza, które się znajdują, mogą się znaleźć tutaj w tym wężu. Ja mam tutaj nalaną zwykłą wodę taką bieżącą. Dobrze jest zastosować wodę destylowaną, wtedy to ta powierzchnia tutaj tej wody jest bardziej taka gładka. Nie mamy takiego napięcia powierzchniowego. Dobra, jak tym zrobić w ogóle pomiary, jak wyznaczać ten poziom? Sposób jest banalnie prosty. Podstawa jest taka, że menzurki muszą być zawsze wyżej niż wąż i muszą być otwarte. Spójrzcie, co się będzie działo. Otwieram jedną, otwieram drugą i w ten sposób nam to się wypoziomowało. Poziom zawsze będzie idealny. Nigdy nie będzie niepoprawny, pod warunkiem, że nie mamy żadnego bąbelka powietrza wewnątrz. Za każdym razem, jeżeli będziemy to przestawiać, poziom wody po ustabilizowaniu zawsze będzie w tym samym miejscu. Dokładność jest naprawdę bardzo duża, co do milimetra. Spójrzcie, widzicie, co się dzieje? Ten sposób nigdy nas nie oszuka. Był to sposób stosowany, do tej pory jest stosowany przez wielu wykonawców, chociaż ja sam osobiście z tego już rozwiązania w ogóle nie korzystam. Korzystam z niwelatorów optycznych, niwelatorów laserowych. Tym sposobem wcześniej, jak nie było takiej technologii jak właśnie lasery i niwelatory optyczne, takim sprzętem posługiwali się właśnie wszyscy wykonawcy, którzy potrzebowali mieć dokładny poziom. Tak, żeby Wam to zobrazować, zrobimy tutaj dwie kreski, załóżmy tutaj na ścianie. Jedną kreskę zrobimy. Zrobimy jedną kreskę. W momencie, kiedy chcemy osiągnąć dany poziom, otwieramy. I musimy teraz, jedna osoba jest w miejscu, gdzie mamy określony poziom, i druga po prostu musi ten poziom nam wyregulować. Można oczywiście to robić w ten sposób, tylko my szukamy tutaj poziomu. Jedna osoba nam na placu budowy chodzi właśnie z taką menzurką. Ta jedna jest ustawiona na sztywno, a tą po prostu regulujemy. I w momencie, kiedy nam to się wszystko wypoziomuje, teraz brakuje mi około, załóżmy tam 5 mm, delikatnie podnoszę sobie menzurkę do góry. Widzicie, poziom mi się podnosi i w tym momencie wiem, że ten poziom z tym jest idealnie taki sam. To jest właśnie najprostszy sposób w budownictwie, który był wykorzystywany kiedyś.
obecnie też jest wykorzystywany. Wielu wykonawców jeszcze z tego rozwiązania korzysta. Ja sam prywatnie, osobiście, tak jak wcześniej wspomniałem, już z tego rozwiązania nigdy nie korzystam. Po prostu jest to dla mnie zbyt uciążliwe, rozwijanie takiego węża, sprawdzanie, czy nie ma pęcherzyków powietrza. Czasami są jakieś przeszkody w terenie, które uniemożliwiają, żeby ten wąż był właśnie zawsze poniżej poziomu tych mензурek. Stare, sprawdzone, dobre rozwiązanie, chociaż czasochłonne. Ok, omówiliśmy sobie poziomicę wodną, tak zwaną szlowagę. Dlaczego zacząłem od tej szlowagi? No to właśnie dlatego, jak wam wcześniej powiedziałem, to taki właśnie najprostszy sposób na budowie, najstarszy ze wszystkich praktycznie znanych. Poziomica, no to już każdy chyba wie, o co chodzi. I teraz jakby można było powiedzieć poziom wyżej. To już nie jest poziom wyżej, a galaktyka wyżej. Sprzęt profesjonalny, półprofesjonalny i dla amatorów. Ten akurat sprzęt to jest sprzęt już dla profesjonalistów. Ten sprzęt, ja nie jestem jego właścicielem. Ja go sobie wynająłem, wypożyczyłem go sobie, wypożyczyłem. Wziąłem go ze sklepu do przetestowania. Nie będę nim dzisiaj pracował. To jest sprzęt, którym ja się bardzo mocno zainteresowałem i który chcę nabyć. Zaraz wam pokażę, dlaczego akurat ten, a nie inny. I czym ten się akurat różni od tych laserów, które ja już posiadam. Tutaj postaram wam się wrzucić też przebitki z tych moich starych laserów. One już się, jeden się praktycznie kończy, a drugi już się zmęczył całkowicie. Tylko że akurat przy tamtych laserach jest ten problem, że to są producenci elektronarzędzi, a nie laserów. To jest firma, która zajmuje się tylko i wyłącznie laserami. To jest nasz polski produkt, polska marka. Ja z tego systemu mam, z Nivel System mam niwelator optyczny, do którego przejdziemy później. Pokazywałem wam też, jak taki niwelator ustawić. Kolejny laser, który mam, to jest na zewnątrz, taki duży. O nim też zaraz porozmawiamy, ale teraz jak jesteśmy w środku dalej, to niwelator do właśnie takich pomieszczeń, gdzie pracujemy przy płytkach, wykończenia. Oczywiście ten laser również można sobie wykorzystać na zewnątrz, tylko tak jak mówiłem wam wcześniej, każdy z tych rozwiązań ma swoje zalety i wady w różnych zastosowaniach. Ja preferuję właśnie takie niwelatory do wewnątrz, do wykończeń płytki, skosy, o tym też zaraz porozmawiamy, i tego typu rozwiązania, gdzie pracujemy wewnątrz. Mały, mobilny, poręczny sprzęt, gdzie nie ogranicza nas, tak jak na przykład właśnie poziomica wodna, czy też duży niwelator, którym pracuję na zewnątrz. A więc pokrótce, dlaczego akurat się tym zainteresowałem i co on ma w sobie takiego przełomowego, czego nie mają na przykład inne lasery. Moje lasery do tej pory miały właśnie te trzy tutaj płaszczyzny. Poczekajcie, włączę wam, pokażę. On się teraz poziomuje, ale o tym też zaraz będziemy rozmawiać. Mamy wysokość jedną, taka standardowa wysokość, gdzie czekajcie, zaraz spróbujemy sobie zmierzyć, ile ta wysokość tutaj ma. 13 cm, czyli bardzo podobnie jak inne moje lasery, 12,5-13 cm. To jest standard, czyli poziom. On się teraz reguluje automatycznie. We wszystkich moich laserach, które do tej pory miałem, one ustawiały się w sposób wahadłowy. Czyli jak poruszyliśmy tym laserem w jakąkolwiek stronę, on na wahadle chodził i w momencie, kiedy się wypoziomował, stabilizował się i wtedy pokazywał dopiero dokładnie. Ten ma w sobie elektronikę, która odpowiada za regulację właśnie tego całego poziomu. W momencie, kiedy świeci się tutaj kontrolka, oznacza to tyle samo na tej libelce, że po prostu laser się jeszcze niweluje. On się teraz będzie co chwilę niwelował, bo ja tutaj poruszam. Przepraszam. Ale w momencie, kiedy jest wypoziomowany, tutaj ta libelka pali się cały czas na zielono. Oznacza to, że mamy idealny poziom. To jest kolejna zaleta tego urządzenia, która mnie naprawdę zainteresowała. Tych zalet jest naprawdę cała masa. To jest naprawdę super genialny sprzęt, zaawansowany dla naprawdę profesjonalistów. To są też tej marki oczywiście
bardziej budżetowe narzędzia. Też miałem okazję Wam pokazywać, bodajże jak robiłem płytki u siebie w kuchni, też tam wziąłem właśnie z tego samego sklepu u znajomego, wziąłem właśnie ten laser, aby Wam pokazać. Ten już jest naprawdę taki mega wypasiony, coś czego na polskim rynku nie było, nie było na rynku światowym. Mamy czwartą wiązkę, spójrzcie. Widzicie? To jest coś, czego wcześniej na rynku nie było. Jaka jest tego zaleta? Spójrzcie, mamy około 2 cm od dołu, czyli kładziemy go na posadzce. Wcześniej musieliśmy sobie to odmierzać w ten sposób, że załóżmy, do posadzki mamy 13 cm i tutaj sobie to odmierzaliśmy. Tutaj przy tym rozwiązaniu mamy od razu wiązkę lasera przy samej posadzce. Jest to ograniczone oczywiście konstrukcją samą, już niżej się zejść nie da, więc mamy 2 cm i teraz możemy sobie od dołu ładnie to wszystko regulować, na przykład, nie wiem, cokoliki, jakieś rurki na przykład przy dole, no masę zastosowań, tych zastosowań jest cała masa, można tu by wymienić każdą branżę, która potrzebuje właśnie pracować od dołu na takim statywie. To jest, ten statyw jest w komplecie, możemy, czekajcie, tak naprawdę to nie wiem w którą stronę, o, widzicie? W tą stronę możemy sobie ładnie to podnosić do góry. W komplecie jest, to też Wam wrzucę jakąś przebitkę. Jeszcze dodatkowy taki statyw na ścianę, gdzie możemy sobie też to regulować swobodnie, na przykład przy suficie. To jest kolejna zaleta, która mnie właśnie zainteresowała właśnie w tym sprzęcie. Ok. Czyli mamy tak naprawdę 4 wiązki lasera i 2 poziomy. Gdzie się jeszcze ten drugi poziom może przydać, to jest to na przykład z czasem, z biegiem lat, te lasery się wypalają. Ja postaram się Wam też zaraz pokazać na moim drugim laserze, który już jest wypalony, jak wygląda ta wiązka. I teraz tak, załóżmy, że pracujemy cały czas sobie na tym laserze, na tej wiązce. Pracując na drugiej, z automatu dwukrotnie przedłużamy żywotność swojego sprzętu, bo nie pracujemy na jednej wiązce, mamy dwie wiązki w jednym sprzęcie. To kolejny atut. I teraz co jeszcze mnie tutaj jest fajnego zaciekawiło, jest to poziomowanie, mówiłem, dolna wiązka, mówiłem, i teraz blokowanie wiązki lasera. Słuchajcie, ustawiamy skosy na sufitach, przykładowo chcemy ustawić sobie skos. Wcześniej odbywało się to w ten sposób, że przełączałem sobie niwelator, był wypoziomowany, przełączałem go i ta wiązka z automatu się przechylała i wtedy musiałem robić korekty w każdą ze stron, co było bardzo niewygodne i uciążliwe. Tutaj mamy takie rozwiązanie, że w momencie, kiedy on jest wypoziomowany, możemy go sobie zablokować. OK, mamy zablokowane i teraz spójrzcie. Widzicie? Funkcja, której brakowało we wszystkich laserach, czyli ustawienie kąta. Przykładowo robimy sobie skosy na poddaszu. Wcześniej musieliśmy to regulować w tych płaszczyznach, co było naprawdę bardzo kłopotliwe. Teraz wystarczy, że go zablokujemy. Proszę bardzo. I nie poziomuje nam się, nie wyłącza. To jest naprawdę mega, mega rozwiązanie. Ok, mam nadzieję, że tak pokrótce pokazałem Wam, jak wygląda właśnie taki laser. Oczywiście postaram się go dla Was jeszcze przetestować na zewnątrz. Zobaczymy, jak to się sprawuje z detektorem. Taki detektor jest w komplecie. Zobaczymy, jak to wygląda w pomieszczeniu. A teraz bierzemy się za kolejny sprzęt do prac na zewnątrz. Ok, kolejny sprzęt to jest sprzęt również z tej samej marki, Nivel System. Ten sprzęt już jest sprzęt, który ja posiadam i to jest sprzęt do pracy na zewnątrz. Tym sprzętem takie jest jego zadanie i funkcje są przeznaczone w szczególności do pracy na zewnątrz, co nie,
co nie znaczy, że nie możemy pracować nim wewnątrz. Tak jak widzicie, są oczywiście tutaj też takie funkcje, które ułatwiają nam pracę wewnątrz. O tych funkcjach za chwilę, pokrótce o samym laserze. Niwelator laserowy do pracy z czujnikiem, możemy nim pracować w pojedynkę. I teraz tak, wykorzystanie oczywiście, wszystkie spadki, o których może dzisiaj nie będę Wam za dużo mówił o spadkach, bo to jest za dużo tutaj opowiadania. Poziom, wyznaczenie spadków. Podstawowa funkcja taka, która mi najbardziej przypasowała w tym sprzęcie, blokowanie oczywiście wiązki lasera. Na dwa sposoby, w takiej funkcji jak jest teraz, gdzie delikatnie nim poruszymy, on się nie będzie wyłączał, ale druga funkcja, którą możemy zablokować wiązkę lasera w taki sposób, że pracujemy przez cały dzień i chcielibyśmy mieć określony poziom cały czas w jednym miejscu, bez utraty gwarancji, że coś się tutaj zmieniło, wydarzyło. I w trakcie pracy mogą wystąpić różne sytuacje. Czasami coś się wydarzy niespodziewanie, gdzie na przykład pracowaliśmy z drugiej strony budynku, na przykład chcielibyśmy odejść na chwilę i nie mamy kontroli nad takim sprzętem. Ktoś w jakiś sposób nam ten sprzęt przestawi. Ustawiliśmy sobie dane żądane, ustawiliśmy sobie żądany poziom i nie chcielibyśmy, aby coś się tutaj wydarzyło. Mamy tutaj funkcję, gdzie możemy sobie to zablokować. Poczekajcie chwilę. Ja to wyłączę. OK. Teraz on nam się wypoziomuje. W tej funkcji, gdzie była ta funkcja włączona, on mógł być zablokowany i pracować bez obawy, że tutaj coś się wydarzy, na przykład gdy go poruszymy. Ale w tej funkcji, jak go ustawimy tutaj, w tej funkcji blokujemy go na stałe do momentu i on jak nam wystartuje, poczekajcie, OK, wystartował. I w tym momencie, kiedy wystartował laser, on będzie pracował w sposób ciągły do momentu, kiedy ktoś nie poruszy celowo tego sprzętu. Czyli ustawiliśmy poziom, chcemy pracować ze stałym poziomem, bez przerwy, bez obawy, że coś się wydarzyło. Odchodzimy od niwelatora, przeszliśmy gdzieś za budynek, odwróciliśmy się i ktoś nam go dotknął w jakikolwiek sposób. Niwelator się wyłączył, sygnalizuje nam, że coś się tutaj wydarzyło. I teraz on sam z siebie nie będzie się włączał z powrotem do momentu, kiedy go nie zresetujemy. Musimy go ponownie uruchomić, wystartuje i z powrotem możemy go zablokować. Widzicie? I teraz w takiej sytuacji mamy gwarancję, że nic się na placu budowy nie wydarzyło, czego byśmy tak naprawdę nie chcieli. Blokujemy go kolejny raz, on się uruchomi i będzie teraz już w sposób ciągły pokazywał cały czas do momentu, kiedy ktoś znowu go po raz kolejny tutaj nie przestawi. To jest największa zaleta dla mnie jako wykonawcy, że mam gwarancję, że ten poziom jest cały czas jeden przez cały dzień pracy i nie muszę się obawiać, że coś się tutaj wydarzyło. Tak chciałem dzisiaj Wam pokrótce pokazać takie podstawowe zalety takiego sprzętu, czyli laser krzyżowy, ja preferuję do wewnątrz, niwelator rotacyjny, taki na zewnątrz, a teraz optyczny, który mieliście okazję zobaczyć, gdzie pokazywałem Wam, jak taki niwelator ustawić, bo to... A, jeszcze wracając do tematu takich sprzętów właśnie, to nie jest sprzęt tani, to nie jest sprzęt już dla osoby, która załóżmy sobie robi jakieś tam wykończenia w mieszkaniu i będzie taki sprzęt potrzebowała. Co nie oznacza, że każdy z Was nie może takim sprzętem pracować, bo takie sprzęty możecie wynająć sobie w wypożyczalni. Zapłacicie naprawdę niewielką sumę za wypożyczenie na jeden dzień, załóżmy około tam 50-100 zł w zależności od firmy, która będzie Wam wypożyczała sprzęt. Możecie pracować w pojedynkę, czyli tak naprawdę wynajmujecie sprzęt, nie potrzebujecie drugiej osoby, która będzie Wam pomagała, możecie sobie przenieść spadki, możecie na nich wszystkie poziomy za tak naprawdę bardzo fajne pieniądze. Nie trzeba od razu inwestować w sprzęt, jeżeli ktoś to wykonuje
raz czy dwa razy w roku będzie potrzebował taki sprzęt, może takim sprzętem popracować, wynajmując go w wypożyczalni. Także to mamy pokrótce omówione. Teraz niwelator optyczny. Jak ustawiać taki niwelator? Już wcześniej zrobiłem Wam specjalny odcinek. Sprzęt bardzo fajny, do pomiarów precyzyjnych na zewnątrz. To jest sprzęt, który wykorzystuje się w geodezji, w pracach na zewnątrz. Tym sprzętem wielu z Was będzie miało problem, aby wyznaczyć spadki, a więc o spadkach tutaj w ogóle nie będę Wam mówił, bo to jest już taka praca, gdzie trzeba trochę tej wiedzy mieć, ale aby wyznaczyć idealny poziom, sprzęt genialny. Sprzęt manualny, który musimy sami ręcznie wyregulować. Tutaj nic nie odbywa się automatycznie. Tutaj robimy wszystko w sposób manualny, czyli musimy go wypoziomować, poziomujemy go pokrętłami. Jak poziomować teraz też nie będę Wam tego mówił. Macie odcinek pod spodem, pod filmem, tam możecie się zapoznać z tym odcinkiem. Ta sama marka, Nivel System, mi się sprawdza. Mam ten sprzęt już dosyć długo, więc nie narzekam i dlatego właśnie wybór padł na jeden system. Tak jak mówiłem Wam wcześniej, polski producent, to jest zaleta właśnie tej marki, że jest to producent właśnie sprzętów pomiarowych. Nie jest to marka, która sprzedaje nam elektronarzędzia, innego typu sprzęty, tylko specjalizują się właśnie w poziomach, pionach i tak dalej. Jakkolwiek by tego nie ujął, jest to marka, producent sprzętu, który zajmuje się tylko i wyłącznie niwelacją. Sprzęt manualny, tak jak powiedziałem wcześniej, i tutaj z tym sprzętem najlepiej pracować we dwoje. Samemu jest to dosyć niewygodne. Można oczywiście pracować w pojedynkę. Sprawia to troszeczkę trudności, ale preferuję pracę we dwoje. Jedna osoba odczytuje tutaj poziom, druga z łatą niwelacyjną w terenie pracuje i w ten sposób odczytujemy sobie poziom. Trochę czasu zajęło z tym całym odcinkiem, a więc pracę na zewnątrz zostawimy sobie na kolejny odcinek, a Was zapraszam do komentowania. Napiszcie w komentarzach, jak byście chcieli, abyśmy ten sprzęt sprawdzili, przetestowali, w jakich warunkach, może w jakich odległościach i tak dalej. Macie na to fajny pomysł, zostawcie komentarz, a my w kolejnym odcinku postaramy się to dla Was zrobić. Zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia. Na razie, cześć.